Funkcja g każdej liczbie ze zbioru minus 1, 0, 1, 2 przyporządkowuje jej sześcian pomniejszony o 3. Napisz wzór funkcji g. No to piszemy. Z treści zadania g od x każdej liczbie ze zbioru x przyporządkowuje jej sześcian pomniejszony o 3. Sześcian to jest x do trzeciej pomniejszony o 3, czyli odjąć 3. Wzór mamy. Uzupełnij tabelkę. No to teraz tak, tutaj brakuje nam x, tutaj brakuje nam y, czyli wartości, tutaj y, tutaj x. Pierwszego x jak znaleźć? Nazwijmy go x1. Czyli piszemy sobie g od x1 równa się minus 4. G od x1 to jest po prostu x1 do trzeciej minus 3 równa się minus 4. Minus 3 na drugą stronę. G1 do trzeciej to się równa minus 1. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje minus 1? No taką liczbą jest właśnie minus 1. Czyli tutaj wpisujemy sobie minus 1. Dobra, zmarszmy te y i x. Piszemy wartości. Teraz tutaj mamy x równe 0. No to g od 0 stawiamy tutaj za x0. Mamy 0 do trzeciej minus 3. Czyli 0 odjąć 3, czyli po prostu minus 3. Teraz tutaj za x 1 wstawiamy, czyli g od 1 mamy 1 do trzeciej minus 3, czyli 1 odjąć 3, czyli minus 2. Wstawiamy sobie tutaj minus 2. I tutaj nie mamy argumentu, niech to będzie jakiś x. Piszemy miejsce g od x w to miejsce, wstawiasz sobie piątkę i masz x do trzeciej minus 3. Minus 3 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 5 plus 3 daje nam x do trzeciej. X do trzeciej to jest 8, zatem x będzie liczbą 2, bo 2 do trzeciej daje 8. Czyli zobacz, 2 do trzeciej 8, odjąć 3 daje nam 5, wszystko się zgadza. I teraz narysuj wykres funkcji g. Tutaj go narysujemy. I po kolei lecimy. A jeszcze co do wzoru, no to tutaj piszemy dla x-ów należących do zbioru minus 1, 0, 1, 2, żeby było, że funkcja jest określona w jakiejś tam dziedzinie. I teraz ten wykres, no to tak, dla argumentu minus 1 była wartość minus 4, czyli na osi x szukamy minus 1 i dla minus 1 szukamy wartości minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Czyli punkt o współrzędnych minus 1, minus 4. Dla argumentu 0 mamy wartość minus 3. Czyli punkt 0, minus 3. Dla argumentu 1 mamy wartość minus 2. Czyli tutaj. 1, minus 2. I dla argumentu 2 mamy wartość 5. Dla argumentu 2 mamy wartość 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Mniej więcej tutaj dla argumentu 2 mamy wartość 5. Może zaznaczę to innym kolorem, żeby było to lepiej widoczne. Tu mieliśmy punkt, tu mieliśmy punkt, tu mieliśmy punkt i tu mieliśmy punkt.